Przed nami Wielki Czwartek, szczególny dzień, dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chcę Was zaprosić do naszej diecezjalnej akcji hashtag Narodziny Księdza. Chodzi o to, aby znaleźć w domu, w modlitewnikach, w książeczkach do nabożeństwa, może w Piśmie Świętym, prymicyjne obrazki księży, których znacie, którzy pracowali bądź pracują w Waszej parafialnej wspólnocie, zrobili zdjęcie tego obrazka z jednej i z drugiej strony i umieścili na swoich mediach społecznościowych. Czasem wydaje się to takie nieistotne, obrazek prymicyjny. W zeszłym roku pamiętam, kiedy w czasie kolędy odwiedzałem rodziny mojej rodzinnej wspólnoty parafialnej, usiadłem z jedną panią, a ona mówi tak, proszę księdza, proszę chwilę poczekać. Poszła do drugiego pokoju, przyniosła zużyty, bardzo zużyty modlitewnik. Widać, że codziennie z niego korzysta. Otwiera ten modlitewnik, wyciąga obrazek, mój, prymicyjny obrazek i mówi, proszę księdza, od 17 lat codziennie się za księdza modlę. Za tą modlitwę dziś dziękuję i dziękujemy wszyscy. O tą modlitwę Was wszystkich prosimy. Dlatego zapraszamy Was do akcji Narodziny Księdza. Nie dajmy się temu, że jesteśmy może trochę smutni, przygnębieni tą całą sytuacją. Niech ten Wielki Czwartek będzie takim dniem również modlitwy za kapłanów, za księży, którzy pracują w Waszych parafiach, za tych, którzy Was ochrzcili, udzielili bierzmowania, za tych, którzy pobłogosławili Wasze małżeństwa. Bądźmy razem. Narodziny Księdza.